www.kryptospekulanci.pl. Dołącz do elitarnego grona kryptospekulantów. Czekamy na Ciebie. Cześć, witajcie serdecznie, 11 lipca na porannej analizie technicznej. Dzisiaj szybciutko, króciutko, bo nie ma za wiele o czym mówić, natomiast bardzo fajny rynek nam się szykuje. Oczywiście szybkie ogłoszonko, zapraszam do grupy kryptospekulanci.pl po materiały szkoleniowe, codzienne live'y na żywo, strategie, sygnały, inne rzeczy, a także jest tu druga grupa KS Pozycje, dołączając do kryptospekulantów jest KS Pozycje dla zapracowanych, którzy chcą zająć pozycję albo skopiować pozycje moje, więc tutaj ta druga grupa. Pamiętajcie również o stronie kryptospekulanci.pl, tam będą aktualizacje, analizy w ciągu tygodnia, tak? Czyli dzisiaj na YouTubie, wtorek, środa, czwartek będą aktualizacje na stronie kryptospekulanci.pl. Aktualizacje dotyczące Bitcoina. Przechodzimy sobie do Bitcoina. Słuchajcie, mieliśmy to wsparcie, tak? Jest trend na tyle słaby, że nawet nie doszliśmy tutaj do tych stref podażowych, co też jest dobre. Nie obroniliśmy strefy tej wsparcia, od której się wcześniej tutaj odbiliśmy, którą polowaliśmy na przebicie. Od tego się nie odbiliśmy, więc dalsze spadki dalej w grze. Najgorszy scenariusz, oczywiście coś takiego, prawda? Czyli to by się jeszcze rozłożyło w czasie, gdyby taki scenariusz miał tu miejsce. No i też takiego klina tu formujemy. Natomiast zobaczcie na większy wykres. Są to cały czas niedźwiedzie flagi na Bitcoinie, tak? Czyli mówiłem, żeby hura optymizmu nie stosować, bo tu jeszcze nic nie zrobiliśmy, żeby hura optymizm stosować. Mogliśmy, ale nie zrobiliśmy, tak? Czyli mogliśmy tutaj pociągnąć ten róg, tu skorekcić i coś dalej pociągnąć, ale tego nie zrobiliśmy, więc dostaliśmy jasną informację od rynku. Takie informacje trzeba zbierać od rynku, bo one są bardzo, bardzo ważne, tak? Czyli tutaj już dostaliśmy informację po przebiciu, że nic z tego na razie nie będzie bardzo mocno jakoś wzrostowego. Ethereum, słuchajcie, Ethereum jest w takim trójkącie bardzo ładnym. Takie trójkąty zazwyczaj są kontynuacją trendu, ok? Tutaj ja też na Twittera wrzucałem ten poziom $773 i ten poziom uznaję za całkiem realny i całkiem osiągalny. I stąd dopiero będziemy coś budować, bo raczej niższe poziomy no nie wchodzą w grę troszkę, prawda? Przynajmniej będzie stąd korekta, a czy będą niższe poziomy, no to trzeba będzie się zastanowić, jak tam w ogóle dojdziemy. Teraz tak, picykle bottom będzie się dzisiaj przecinać, czyli dzisiaj prawdopodobnie zobaczymy to przecięcie na tym wskaźniku. Jest to wskaźnik, który gdzieś tam wyznacza dołki bessowe, który zawsze wyznaczał te dołki bessowe, więc na tym wskaźniku, no zobaczymy, fajny jakby dump dzisiaj był, ok? Żeby wybić dołek kolejny, to by było naprawdę bardzo, bardzo dobre. Więc tak, podsumowując, BTC przełamał wsparcie, więc prawdopodobieństwo spadków dalszych jest bardzo duże. My będziemy się rozglądać za shortami, ale też za pozycjami w górę, ponieważ prowadzimy sobie kilka pozycji swingowych, więc będziemy sobie rozglądać się za pozycjami w górę, ale to nie, na pewno nie dzisiaj. Natomiast będziemy też wchodzić w monety na dołkach, ok? Czyli na kolejnych dołkach sobie wyznaczamy pozycje. Natomiast podsumowując, BTC raczej spadki dalsze. Nie grałbym osobiście Bitcoina, bo jest mało ciekawy, natomiast alty są ciekawe, tak? ETH, strefa $773. Ja tu wchodzę w pozycję. Osobiście zajmuję tutaj pozycję. Jeżeli byśmy tam doszli, to jest raptem 30% spadku, więc nie tak dużo. Ale zobaczymy też, tak? Ja będę aktualizować tutaj na stronie kryptospekulanci, co tu się będzie rodzić. No i mam dla Was zajebistą strefę dla Trona. 3963. Tutaj wcześniej mieliśmy strefę podażową, z której możliwe były shortowania. Ja tego nie shortowałem, ale coś shortowałem chyba innego wtedy. Natomiast ta strefa 3963 jest zajebistą strefą, bardzo, bardzo dobrą. Więc jeżeli by tu była moneta, można by pomyśleć nad zajęciem tutaj jakiejś pozycji. Tylko teraz mówimy o spadkach 30%, tak? Czyli to są dość duże spadki. Tutaj nawet 39% na tronie. Więc to są duże spadki. Czy my takie spadki dostaniemy? Nie wiem, czy aż tak duże.
ale na rynku wszystko jest możliwe, więc tutaj nie wykluczam tego. Natomiast my sobie polujemy, tak jak mówię, na swingi. Tutaj jeszcze na linku macie 4,68, 3,82, ale to też będziemy dzisiaj aktualizować. To tym się nie sugerujcie na razie, bo ja jeszcze sobie to muszę zaktualizować. Natomiast na pewno na Ethereum strefa popytowa, no i na pewno na Tronie strefa popytowa. A w międzyczasie, co się tutaj urodzi, no to będziemy już dynamicznie na żywo sobie to analizować. Dzisiaj też trading na żywo na grupie shorty. Będziemy jakieś próbować sobie tutaj troszkę pograć. Tylko nie teraz, ok? To musi być pierwsza korekta, bo to teraz już jest troszkę za późno na shorty. Znaczy za późno nie jest, tylko nie jest odpowiednie miejsce, ok? To nie są odpowiednie miejsca. Natomiast też tutaj warto byłoby się zainteresować tym wyłamaniem na ETH, ok? Ponieważ to wyłamanie jest tutaj kontynuacją trendu, więc to jest też ważne. Miłego dnia Wam życzę, udanych trade'ów. Najlepiej, jak nie potraficie grać w dół, to wyczekać sobie tych spadków i tych fajnych stref, bo naprawdę będą prawdopodobnie, jeżeli dostaniemy te spadki, no to będą takie fajne okazje do wejścia. Ja zawsze powtarzam, że dla tradera najlepsze są spadki, ponieważ zawsze może taniej kupić, sprzedać drożej, więc my tutaj, że tak powiem, zacieramy ręce i będziemy tutaj na te spadki sobie wyznaczać strefy i polować na wejścia. Dzięki za uwagę, miłego dnia jeszcze raz i do usłyszenia jutro na kryptospekulanci.pl na stronie w dziale analizy.